Dzień dobry Państwu, jest mi miło niesłychanie poprowadzić dzisiejszy panel. Pozwolę sobie zaprosić na scenę moich kolegów panelistów, pana docenta doktora inżyniera Eugeniusza Krysiaka, pełnomocnika rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie, pełnomocnika do spraw współpracy z gospodarką oraz studiów dualnych doktora nauk technicznych, współtwórcę kierunku elektronika, specjalność elektromechanika i jest to ta forma studiów, o której już sporo mówiono w dniu wczorajszym, studia dualne, także mam nadzieję, że ten temat uda nam się przybliżyć zebranym na sali. Drugim naszym panelistą jest pan magister Grzegorz Kierner, kierownik działu innowacji i współpracy z gospodarką Politechniki Łódzkiej. Wiem, że także wieloletni pracownik biura karier, doradca, trener odpowiadający za kontakty z pracodawcami, instytucjami, organizuje warsztaty, spotkania z pracodawcami, szkolenia, prowadzi doradztwo dla osób zakładających działalność gospodarczą, zajmuje się doradztwem personalnym, także dla pracodawców, ale co istotniejsze w kontekście naszych dyskusji o kształcie dydaktyki akademickiej i wyzwaniach, które stają przed dydaktyką, aby właśnie przekuć doskonałość na jakość kształcenia, jest także czynnym wykładowcą prowadzącym rozmaite zajęcia w zakresie między innymi planowania kariery zawodowej, coachingu i mentoringu, ścieżki rekrutacji, selekcji, biznesplanów, pozyskiwania środków na działalność własną, a także udziela się przy zakładaniu startupów. Kolejnym naszym panelistą jest pan magister Tomasz Tokarski. Pan Tomasz Tokarski jest studentem bezpieczeństwa narodowego oraz doktorantem prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Wiemy, że dwukrotnie pełnił funkcję przewodniczącego Uczelnianego Samorządu Studentów KUL-u. Ponadto od stycznia 2017 roku pełni funkcję przewodniczącego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. No i nie bez znaczenia jest fakt także, że był dyrektorem akademickich inkubatorów przedsiębiorczości w Lublinie oraz przewodniczącym regionu Lublin Fundacje Studenckie Forum Business Center Club. Niestety nasz panel jest okrojony o jednego uczestnika, o panią magister Aleksandrę Agatowską, obecnie wiceprezesa PZU Życie Spółki S.A., absolwentkę Uniwersytetu Jagiellońskiego już w czasie trwania dzisiejszego porannego posiedzenia. Otrzymałam wiadomość, że pani magister po prostu straciła głos. Zdarza się tak w okresie wiosennym, a więc to uniemożliwia jej uczestnictwo w naszym panelu. Niemniej jednak mam nadzieję, że nawet w tak okrojonym składzie będziemy mogli zrealizować to zadanie, które zostało nam postawione. Proszę Państwa, ta dwudniowa, półtoradniowa dyskusja na temat kształtu dydaktyki akademickiej, doskonałości edukacji akademickiej, przeorientowania uczelni na jakość kształcenia odzwierciedla bardzo wyraźnie toczącą się i dynamicznie toczącą się obecnie w naszym środowisku akademickim dyskusję dotyczącą relacji pomiędzy środowiskiem akademickim, uczelniami, a szeroko rozumianym środowiskiem interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych. Tutaj jeżeli my patrzymy na jakość kształcenia
w szkołach wyższych, to dla nas staje się wyzwaniem ciągłe i nieustanne uaktualnianie, doskonalenie oferty dydaktycznej naszych uczelni, takie modelowanie procesu kształcenia, które pozwoliłoby nam sprostać tak niesłychanie dynamicznie rozwijającemu się i zmieniającemu się otoczeniu społeczno-gospodarczemu. Proszę Państwa, my wiemy i zdajemy sobie doskonale sprawę, że bez względu na to, czy my patrzymy na to ze strony naszego państwa, prawda, naszych uczelni, ministerstwa, czy studenta, czy pracodawcy, w każdym przypadku uczenie się jest inwestycją. Inwestycją, która ma spełniać z jednej strony oczekiwania i aspiracje młodego pokolenia. Młodzi ludzie mają prawo mieć pomysły na własną przyszłość i mają pomysły znakomite. Mają prawo mieć marzenia. Gospodarka, otoczenie społeczne ma swoje oczekiwania. Uczelnia zna uwarunkowania, w których funkcjonujemy. I to staje się dla nas ogromnym wyzwaniem. Dlatego, że dla nas celem strategicznym, dla kadry zarządzającej uczelnią, dla osób, które są odpowiedzialne za kształtowanie oferty kształcenia, niesłychanie istotne staje się powiązanie koncepcji kształcenia z misją, celami strategicznymi uczelni, bo takie każda uczelnia ma, z potrzebami otoczenia społeczno-gospodarczego, z potrzebami rynku pracy, przy czym tutaj to powiązanie staje się kwestią kluczową. Każda z uczelni działa w trochę innych uwarunkowaniach, inne ma zależności ze swoim otoczeniem społecznym, ze swoim środowiskiem i tutaj ta kwestia wymaga od nas dużej elastyczności i dużego takiego wyczulenia, dużej uwagi na to, co się dookoła nas dzieje. To osiągnięcie spójności pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu kształcenia w szkole wyższej każdego typu. Ja nie mówię tu tylko o uniwersytetach czy o PWSZ-ach, po prostu mówię o uczelni, o szkole wyższej jako takiej. To jest szereg wyzwań, które ma na celu wdrożenie pewnych rozwiązań formalnych, korelacje interesów wszystkich zainteresowanych podmiotów, a więc uczelni, studenta, otoczenia, ale także stawia przed nami jeszcze jedno bardzo ważne zadanie, o którym dzisiaj mówił pan profesor Marciniak. My musimy myśleć przyszłościowo. To jest to, co jest tu i teraz, to jest krótki cel. Ale życie rozwija się w tej chwili tak dynamicznie i tak dynamicznie dokonują się zmiany, że uczelnia, która prowadzi swoje badania, która jest nowatorska, jest w stanie albo może przewidzieć to, co się będzie działo w jakiejś tam bliższej lub dalszej perspektywie. To są nasze odkrycia, nasze prace naukowe, które chcemy przecież wdrażać, bo pracujemy po to, żeby świat dookoła nas się zmieniał, prawda? To nie jest sztuka dla sztuki, tylko każde nasze działanie ma określony sens. I jeśli tak podchodzimy, to każda uczelnia stara się wypracować pewne dobre praktyki z jednej strony, które pozwalają jak najlepiej włączać się w ten proces, a z drugiej strony każda z uczelni potrafi także zdefiniować te potencjalne trudności czy przeszkody, które się pojawiają w realizacji tych zamierzeń. Świadomość perspektywy, świadomość dobrej praktyki jest tak samo ważna jak zdefiniowanie tych przeszkód, które są. Ja tu nieprzypadkowo mówię o przeszkodach, nawiązuję do wczorajszych dyskusji seminaryjnych i chociażby do dyskusji dotyczącej naboru na poszczególne kierunki studiów, jak rekrutować studenta, żeby
żeby spełnić oczekiwania zarówno studenta, dostosować nasze programy do jego potrzeb, jak także do rynku pracy. A więc, proszę Państwa, uwzględniając taki fakt, że każdy z uczestników procesu kształcenia, czyli uczelnia, tu rozumiem bardzo szeroko, nie tylko jako uczelnia, jako zespół pracowników naukowych, dydaktycznych, ale także administrację akademicką, która bardzo, bardzo mocno wspiera nas w momencie, kiedy przygotowujemy oferty kształcenia, przygotowujemy programy studiów. I to bardzo często właśnie administracja akademicka jest nam w stanie dostarczyć niezbędnej wiedzy dotyczącej otoczenia społeczno-gospodarczego i tych oczekiwań, które mamy. Drugim takim istotnym elementem w tym procesie jest student. Kandydat na studia, student, absolwent, z jego oczekiwaniami, z jego marzeniami, z jego wyobrażeniem o swojej perspektywie zawodowej. Przy czym tutaj chciałabym mówić także nie tylko o tej krótkiej perspektywie zawodowej. My wypuszczamy absolwenta, dajemy mu dyplom studiów pierwszego, drugiego stopnia, czasami trzeciego, ale pełne kształcenie akademickie to jest to kształcenie przez całe życie, czyli zbudowanie takich relacji absolwenta z uczelnią, żeby on mógł do nas wracać, żeby widział w uczelni partnera, który pozwoli mu jeszcze na kolejnych etapach jego kariery zawodowej, wtedy kiedy zmieniają się preferencje, zmieniają się uwarunkowania, zmieniają się potrzeby, żeby on mógł wrócić na te uczelnie i albo w programach studiów podyplomowych, czy kursów dokształcających, czy jakichkolwiek innych form kształcenia. Ja tutaj chętnie nawiązałabym także do tego poziomu piątego, o którym tu akurat nie dyskutowaliśmy w czasie tego naszego lubelskiego spotkania, ale dyskusja nad kształtem poziomu piątego w kształceniu, w ogóle w systemie polskiego kształcenia się toczy. Tutaj też na pewno pozostaje jakieś pole do aktywności dla uczelni. I wreszcie pracodawca, który także w kontakcie z uczelnią widzi perspektywę dla siebie, bo my kształcimy po to, żeby nasz, przepraszam za kolokwializm, produkt, czyli absolwent, był przydatny, żeby on wpisał się później w to, co się dzieje na rynku pracy. Mówiono tutaj sporo o synergii związków uczelni ze zmianami w otoczeniu. Mówiliśmy o kulturze akademickiej. Mówimy także o tym, i chcę tutaj bardzo wyraźnie podkreślić, że bliska mi jest taka idea, że każdy program kształcenia, każdy student, który przychodzi ze swoim pomysłem na życie, to jest pewien plan, pewien kontrakt, pewien wydatek czy inwestycja we własną przyszłość, która powinna przynieść określone skutki. Uczelnie są już zorientowane na takie kształtowanie programów, które pozwolą te wszystkie elementy połączyć. Wszyscy pracując nad nowymi programami kształcenia, czy na nowo opracowując i ewaluując stare programy kształcenia, te funkcjonujące, ciągle odwołujemy się do Rady Pracodawców, odwołujemy się do opinii studentów, wsłuchujemy się bardzo uważnie w to, co się do nas mówi, staramy się te informacje przełożyć na naszą ofertę dydaktyczną. Lepiej lub gorzej, nie zawsze to się udaje i nie ma w tym nic dziwnego, bo świat się za szybko czasami dookoła nas zmienia, a cykle kształcenia trwają tyle, ile trwają. I biorąc pod uwagę, proszę Państwa, te kwestie odpowiedzialności władz uczelni, odpowiedzialności poszczególnych podmiotów, które później realizują te programy, za to, co robią, jak robią,
i jak my wykorzystujemy zaufanie studenta, kandydata, który do nas przychodzi i oczywiście także te środki, które dostajemy z budżetu państwa, bo to są nasze wspólne środki, wydawanie tych złotówek jest także niesłychanie istotne. Proponuję pochylenie się w trakcie dyskusji nad takimi kilkoma problemami. To jest nad problemem innowacyjności i różnicowania oferty kształcenia w uczelniach różnego typu w aspekcie właśnie realizowania misji i strategii uczelni, kwestii osiągania doskonałości dydaktycznej, jakości kształcenia zarówno na studiach o profilu ogólnoakademickim, jak i profilu praktycznym. Kolejna kwestia to jest pozyskiwanie i wykorzystania informacji z rynku pracy, te, które możemy, które do nas spływają, w procesie modelowania oferty kształcenia na uczelni. Wreszcie kwestia niesłychanie istotna, organizacja praktyk studenckich, ich funkcja w obecnie istniejącym systemie, w ocenie studenta, a także oczekiwań studenta, w końcu beneficjenta tej naszej działalności w perspektywie jego planów zawodowych. I kolejna kwestia to jest oczekiwanie rynku pracy, pracodawcy wobec modelu kształcenia, który proponujemy w naszych uczelniach wyższych oraz głos studenta, oczekiwanie studenta wobec programów kształcenia zarówno na kierunkach o profilu ogólnoakademickim i profilu praktycznym. I w związku z tym, że mamy tutaj wśród nas pana docenta doktora Eugeniusza Krysiaka, autora i współtwórcę programu studiów dualnych w Wyższej Szkole Zawodowej imienia Komeńskiego w Lesznie, gdzie ten model studiów jest realizowany z ogromnym sukcesem i powodzeniem, proponuję zacząć właśnie od pana docenta. Bardzo proszę o podzielenie się z nami swoimi doświadczeniami z realizacji tego programu. Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszej naszej konferencji. Pozwolę sobie w trakcie tego mojego krótkiego wystąpienia przybliżyć Państwu model studiów dualnych. Otóż terminologia dualne kształcenie była nam znana już od dawien dawna, szczególnie w szkołach zawodowych, jak również i w szkołach średnich. Natomiast w szkołach wyższych ta terminologia do 2010 roku nie obowiązywała. Jeżeli ktoś się tą terminologią zajmował, to w takim bardzo małym, wąskim zakresie. Kiedy w 2010 roku zaproponowano mi na uczelni, czyli w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie, uruchomienie studiów dualnych, to mogę się już dzisiaj przyznać Państwu, że nie bardzo wiedziałem, jak się za to zabrać. Otóż przeanalizowałem bardzo szczegółowo niemiecki system kształcenia dualnego, francuski system, jak również i czeski. Okazało się, że żaden z tych systemów nie może być zaimplementowany do naszego kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. A dlaczego? Otóż tam państwo wspomaga pracodawcę od strony finansowej. U nas czegoś takiego nie było. Mając swoje wieloletnie doświadczenie, 36 lat w przemyśle, zaczynając jako młody inżynier we Wrocławiu w fabryce automatów tokarskich, później jako pracodawca, kończąc swoją przygodę z biznesem, postanowiłem zająć się tym zagadnieniem. Wiedziałem też, jak skończyłem studia i zacząłem tą pracę w fabryce automatów tokarskich we Wrocławiu, to jako młody inżynier nie bardzo mogłem zapytać się starszych moich kolegów o pewne rzeczy, których ja na studiach nie miałem. Tu się nie ma co oszukiwać. Studia, a praktyka zawodowa, niestety niejednokrotnie idą w innym kierunku. Ponadto, jako pracodawca wiedziałem, dlaczego przyjmuję inżynierów i dlaczego ich zwalniam. Czyli wiedza, umiejętności, kompetencje. Te trzy czynniki dla mnie były istotne, żeby tak dostosować system kształcenia dualnego, aby ci młodzi przyszli inżynierowie nie mieli takich problemów jak ja, ale może niektórzy z Państwa. I otóż, co zrobiłem? Otóż rozpoczęliśmy od intensywnej rozmowy z przyszłymi naszymi studentami. Ale to nie tylko.
wypytałem ich, co oni chcieliby w życiu robić. Bo państwo dobrze wiedzą, że młody człowiek, który ma 17, 18, 19 lat, nie do końca wie, co w życiu będzie on chciał robić. Niejednokrotnie wybierają kierunki studiów, bo to ładnie brzmi, tak? Natomiast jeżeli im się odpowiednio wyartykułuje, jakie są możliwości, ścieżki kariery zawodowej, bo tak jak u nas kończy wyższą szkołę zawodową, później może robić wyższe studia na przykład na Politechnice Poznańskiej, gdzie mamy podpisaną umowę i uzyskiwać dyplom magistra, a nawet potem może robić doktorat, bo takich też już mamy. Po rozmowie z pracodawcami muszę państwu się przyznać, że na początku myślałem, że nic z tego nie wyjdzie. Dlaczego? Dlatego, że biznes powołany jest do jednej istotnej rzeczy. Zysk. A każdy człowiek zatrudniony w przedsiębiorstwie to jest element kosztów, a element kosztów ma wpływ na zysk. Jeżeli usłyszeli ode mnie, że ja chcę skierować do nich studentów, którzy u tego pracodawcy będą pracowali i on jeszcze za to im będzie płacił, no to to był szok. Ale udało się przekonać 11 pracodawców w 2010 roku. Podpisałem z nimi porozumienia, z tymi pracodawcami i przystąpiliśmy do działania. W 2010 11 zakładów. Dzisiaj tych zakładów mamy już 44. Cały czas wzrasta ta liczba tych zakładów, no ale studentów jest tyle, ile jest. Ja mógłbym dzisiaj skierować do zakładów pracy więcej studentów, ale ich nie mamy. My w ogóle ograniczamy się do naszego makroregionu leszczyńskiego, czyli to jest Leszno, Gostyń, Głogów, Jarocin, pod Wrocław. Ale za chwileczkę mamy Poznań, mamy Uniwersytet Zielonogórski, mamy Wrocław, także skupiamy się wokół tego naszego makroregionu leszczyńskiego. I to są właśnie między innymi te 44 przedsiębiorstwa. Po podpisaniu umowy z tymi przedsiębiorstwami, każdy z nich, który uczestniczy w tym systemie dualnym, otrzymuje odpowiedni certyfikat. To nie jest tak, że każdy, który się do nas zgłosi, to przystępuje do tego procesu kształcenia, czyli współkształcenia w systemie dualnym. Otóż każde przedsiębiorstwo jest certyfikowane. Od nas pracownicy naukowi jadą do przedsiębiorstwa i to trwa niejednokrotnie kilka dni. W momencie, kiedy dochodzimy do wniosku, że taki zakład może być certyfikowany, otrzymuje certyfikat, że kształcimy dualnie, wtedy jest podpisana umowa i kierujemy im odpowiednich studentów. Ale to też tak nie wygląda do końca, że my ich tych studentów od razu kierujemy i oni wybierają takiego, jak my im skierujemy. I teraz, żeby ten system, o którym ja będę dalej opowiadał, jak od początku do końca wygląda przyjmowanie do zakładów pracy, dobrze mógł funkcjonować, powołałem Rady Biznesu. Wsparcie od wszystkich burmistrzów okolicznych miejscowości, dyrektorów szkół, szefów największych zakładów, banków, firm ubezpieczeniowych, czyli włączyłem w to wszystkich interesariuszy zewnętrznych, którzy mogli nam wspomóc, aby te studia rzeczywiście mogły zakończyć się jakimś sukcesem. Kolejnym problemem, jaki się pojawił w trakcie rozmów, to było wybranie specjalności, w której będziemy kształcić. Bo jak państwo wiedzą, ten były makroregion, czyli były województwo leszczyńskie, a ten makroregion leszczyński, to jest województwo, gdzie jest bardzo dużo zakładów małych, tak zwanych misiów do 250 osób. Przemysł rozdrobniony, aczkolwiek bardzo mocny. Należało znaleźć taką specjalność, aby ona była kompatybilna w wszystkich przedsiębiorstwach. I okazało się, że jedną z takich specjalności jest elektromechatronika i uruchomiłem to na kierunku na elektrotechnice. Aktualnie mamy na budownictwie, uruchamiamy teraz na socjologii w tym roku, uruchamiamy na pedagogice i na ekonomii. Każdy student, jak jest skierowany do zakładu pracy, uzyskuje ramowy program kształcenia zawodowego, ale później w zależności od specyfiki danego przedsiębiorstwa jest przygotowywany szczegółowy program kształcenia zawodowego. I to jest najtrudniejsze, ponieważ ten program musi być kompatybilny z kierunkiem i ze specjalnością, w jakiej się ten student kształci. Bo mogę państwu powiedzieć, że od szpitali, zakładów przemysłowych, zakładów usługowych wszędzie kształcimy, bo mechatronika również jest w szpitalach dzisiaj i to bardzo mocno rozwinięta. Kierujemy studentów w zależności od ocen, czyli średnia z pierwszego i drugiego roku, pierwszego i drugiego semestru musi być większa niż 3,5. I również to też jest zależne od leszczyńskiego rynku pracy.
Zakład pracy, jeżeli dostanie takiego studenta skierowanego od nas z uczelni, przeprowadza z nim rozmowę. I na przykład w takiej firmie jak firma Skanska, no koncern międzynarodowy, to w rozmowie kwalifikacyjnej nawet socjolog uczestniczy. To nie jest tak, że przychodzi student i mówi tak, ja dzisiaj od jutra czy od pojutrze do państwa przyjdę do pracy. Nie, jest przeprowadzona etapowa rozmowa z nim i jeżeli jest zakwalifikowany, wtedy wpisuję go na listę tych, którzy będą u niego praktykowali. I teraz mówię słowo praktykowali, bo to jest praktyka poprzez pracę. Każdy z tych studentów ma podpisaną umowę o pracę. Nie jest skierowany na praktykę, tak jak większość z nas była kierowana do zakładów na praktykę. On przychodzi i pracuje. Na początku, czyli w 2011 roku, jak rozpoczęliśmy, to rozpoczęliśmy, że praktycznie od pierwszego semestru student był kierowany do zakładu pracy. Okazało się to no, trochę nieporozumieniem, ponieważ ten rok student powinien pracować, powinien być na uczelni. I teraz ten, który ma odpaść, to odpadnie, tak? A niejednokrotnie student przychodził do zakładu pracy w pierwszym semestrze i on nie wiedział, co on będzie robił, tak? Co prawda miał ten swój regulamin praktyki zawodowej, ale do końca nie czuł tego, czego oczekuje od niego przedsiębiorca. W związku z tym w kolejnych latach, czyli do dnia dzisiejszego, zaczynamy praktykę zawodową od trzeciego semestru włącznie do siódmego. I tutaj Państwu pokazuję, że student u nas pracuje przemiennie, stąd studia dualne. Czyli co drugi tydzień. Jeden tydzień jest w zakładzie pracy, a drugi tydzień jest na uczelni. Czyli w jednym semestrze ma 300 godzin praktyki zawodowej, to jest 7,5 tygodnia razy 40 godzin. Ponadto po pierwszym roku, po drugim roku i po trzecim jeszcze musi w okresie ferii swoich przepracować jeden pełen miesiąc. W tym zakładzie, do którego jest skierowany, przechodzi wszystkie praktycznie szczeble praktyki zawodowej. Zaczynając od najniższego stanowiska, włącznie w siódmym semestrze bierze udział, dosyć czynny udział, w zarządzaniu nawet przedsiębiorstwem. I z tego jest szczegółowo rozliczane, ale potem Państwu opowiem, jak my to właściwie robimy. To jest właśnie, że wszystkie te szczeble musi przechodzić. Proszę zauważyć, okres studiów inżynierskich trwa 3,5 roku, z czego 1820 godzin jest praktyki zawodowej plus 2565 godzin zajęć dydaktycznych na uczelni, czyli to jest łącznie 4385 godzin trwa cały cykl edukacji. I jeżeli ja dzisiaj słyszę, że studia należy wydłużyć do 4 lat, to proszę Państwa, z tego miejsca mówię, jestem przeciwny. Jeżeli student jest w stanie w ciągu 3,5 roku, 3850 godzin poświęcić na naukę i dalej powiem, że ci studenci, jak analizowałem oceny studentów studiów stacjonarnych, a studentów studiów dualnych, to ci studenci studiów dualnych mają lepsze oceny. Znakiem tego prawdopodobnie praca motywuje do lepszej i efektywniejszej nauki. Poza tym z takimi studentami zdecydowanie inaczej się rozmawia. Jak oni są już na trzecim roku, to już rozmawiam prawie jak z inżynierem, tak? Oni widzą, oni czują to przedsiębiorstwo. Oni wiedzą, jaka jest atmosfera przedsiębiorstwa. I teraz, kiedy student kończy już siódmy semestr, przed rozpoczęciem, przed przystąpieniem do obrony pracy inżynierskiej, musi zdać egzamin. W tym egzaminie udział biorą przedstawiciele uczelni i przedstawiciele zakładu pracy. I w momencie, kiedy uzyska taki protokół z komisyjnego egzaminu, pozytywnie zaliczony, jest dopuszczony do obrony pracy dyplomowej inżynierskiej. Ale zwracamy uwagę na to, aby praca inżynierska była nie na zasadzie kopiuj-wklej. Ten inżynier ma pokazać, że rzeczywiście potrafi wykonać pracę inżynierską. Czyli tu między innymi akurat jest taki młody człowiek, który wykonał stanowisko laboratoryjne, tak? Dla uczelni. Większość studentów właśnie wykonuje stanowiska laboratoryjne dla naszego działu, dla elektromechatroniki. I tutaj mają Państwo wykaz, ile osób przyjęliśmy w 2011. W 2015 skończyło 24, w 2012 35, skończyło 20, w 2013
15 skończyło już 14, a 14, 15 i 16 dopiero będą kończyć 2018, 19, 20. Czyli jak Państwo widzą, przyjęliśmy na studia dualne no, dobrze ponad 100 osób. I sukces. Sukcesem naszym jest to, że każdy z tych studentów, który skończył studia, ma podpisaną umowę o pracę na czas nieokreślony. A to jest bardzo ważny element w dzisiejszych czasach, bo mamy wiele osób wykształconych po studiach, no ale niestety zasilają szeregi bezrobotnych. Z czego to wynika? Niejednokrotnie wynika to z tego, że niedostosowana jest forma kształcenia, jak przygotowujemy, i specjalności, i kierunki. Czyli należy zwrócić uwagę szczególnie na to, aby kształcić w takich kierunkach, gdzie ci ludzie rzeczywiście będą mieli pracę. Nie kształcić, żeby kształcić, tylko kształcić dlatego, żeby on miał pracę. I tutaj dwa dni temu był u nas minister Gowin, rozmawialiśmy na temat właśnie leszczyńskiego modelu studiów dualnych i dostajemy wszelkiego rodzaju certyfikaty i państwowe, i od naszych władz miasta, to są nasi pracodawcy, którzy otrzymywali certyfikaty. Natomiast chciałbym Państwu kilka takich uwag odnośnie tego naszego kształcenia dualnego przedstawić. Mocne strony. Otóż bardzo dobre przygotowanie absolwentów dla potrzeb rynku pracy. I to jest pewnik. Tak jest. Drugie. Widoczny wpływ pracy zawodowej na rozwój osobowy kształconych. Czyli ten trzeci parametr, wiedza, umiejętności, kompetencje, rzeczywiście te kompetencje są na dosyć wysokim poziomie. Trzecia sprawa to powiązanie uczelni z rynkiem pracy i z podmiotami życia gospodarczego. Wpływ interesariuszy zewnętrznych na aktualizację modelu kształcenia dualnego. My się spotykamy co kwartał, a w niektórych przypadkach nawet i częściej, i dyskutujemy na ten temat. Co robić, w jakim pójść kierunku? Bo zauważcie Państwo, jak profesor Marciniak słusznie powiedział, że lada moment sztuczna inteligencja. My nie uciekniemy od tego. To się po prostu już dzieje. I za chwilę będziemy mieli taką sytuację, że będziemy mieć na rynku pracy ludzi nieprzygotowanych do diagnozowania, do projektowania, do modelowania, do wykorzystania takich urządzeń. Co będzie, to, co jest dzisiaj, za 5 lat już będzie stare. My musimy pomyśleć, co będzie za 10, za 20 lat. I dlatego spotykamy się z pracodawcami i pytamy ich i niejednokrotnie rozmawiamy i to są dosyć burzliwe dyskusje. Jak wy się będziecie rozwijali, to oni odbijają pałeczkę w naszą stronę. A w jakim kierunku gospodarka będzie się rozwijała? Co my dzisiaj wiemy? Czy możemy inwestować, czy nie? No ale niestety, musimy podejmować jakieś decyzje i nie należy tylko się skupiać na tym, co jest dzisiaj dobrze, tylko pomyśleć, co będzie dalej, bo tak to wszystko spali na panewce. Piąta rzecz to jest stałe monitorowanie karier absolwentów studiów dualnych. Na czym nam zależy? To, co Państwo mówiliście o ankietach. Ja jestem przeciwnikiem ankiet anonimowych. To nic nie daje. To jest statystyka. Ksiądz profesor Tischner najlepiej powiedział, co to jest statystyka. Państwo wiedzą. Jeżeli już ten młody inżynier, w przyszłości inżynier albo inżynier, to niech on zrobi ankietę i niech on rozmawia oko w oko. Tego musimy go uczyć. On nie ma się bać. Samo Państwo wiedzą, gdybyśmy tu zrobili ankietę na jakiś jeden temat, to znów byłaby statystyka, tak? Nawet 40% nie byłoby tego, co rzeczywiście chcielibyście wyartykułować. W związku z tym każdy z tych studentów, my mamy z nim cały czas kontakt, rozmawiamy i on wtedy rzeczywiście, on więcej nam powie, co było dobrze, a co było źle i w jakim kierunku należałoby to kształcenie dualne zmienić. Jakie są słabe strony? Otóż brak finansowania oraz regulacji prawnych w zakresie studiów dualnych. Póki co nie ma jeszcze uregulowań prawnych dotyczących studiów dualnych. To idzie w bardzo dobrym kierunku, panie ministrze, także bardzo dobrze, że zajęliście się tym zagadnieniem, bo to jest szansa przygotowania odpowiednich kadr, dobrze wykształconych dla potrzeb gospodarki. Jeden z większych problemów, jaki się pojawiał, czyli ta zła strona. Otóż ci pracodawcy, którzy wykształcili już studentów, nie chcą kształcić dalej studentów. A z czego to wynika? Oni nie mają żadnej gratyfikacji finansowej. I mówią tak, po co my będziemy kształcili, skoro wykształciliśmy sobie 2-3 głowy, w cudzysłowie, i nam to wystarczy. Gdyby teraz tych pracodawców, którzy są przygotowani, potrafią, mają swoich nauczycieli praktycznej nauki zawodu w zakładzie, bo takich mają, przez te lata sami sobie wykształcili, gdyby była niewielka gratyfikacja dla nich, oni by kształcili. Dla ogólnie
tak zwanej gospodarki. Już nie dla siebie, ale dla innych. Znakiem tego dzisiejszy ten model studiów dualnych, on dobrze funkcjonuje w tych makroregionach. Bo przecież nikt z Zamościa do nas do Leszna nie przyjedzie, prawda? I pracodawca nie będzie go kształcił, bo on potrzebuje tego inżyniera dla siebie. Ale jeżeli ktoś by przyjechał z Zamościa i on za to miałby zapłacone, to dlaczego nie? Tak? Świadomość naszych pracodawców jest coraz to wyższa. Muszę Państwu powiedzieć, kiedy ja jako młody człowiek zaczynałem, zupełnie inaczej patrzyłem na to wszystko niż dzisiaj. A szczególnie młodzi ludzie są świetnie przygotowani, mamy świetną młodzież. Tylko dać im odpowiednie narzędzia, a oni sobie resztę dadzą radę, tylko im nie przeszkadzać. Co jest jeszcze kolejną taką słabą stroną? Nieprecyzyjne analizy nasycenia rynku pracy na kształcenie wyższe zawodowe w aspekcie społecznym i ekonomicznym. Pojawia się pewnego rodzaju frustracja. Młodzież, która się wykształci i nie taki kierunek, nie taką specjalność wybrała, no i co potem? Nie ma pracy. Czyli nie ma takiego precyzyjnego monitorowania. To trzeba zrobić. Nikt tego nie zrobi za nas. Muszą przyjść wytyczne z góry, jak to ma być i wtedy my się podporządkujemy i będziemy to robić. Ale to musi być. Bo sami Państwo wiedzą, gdybyśmy tak prywatnie porozmawiali, ile jest kierunków i specjalności, że kształcimy, żeby tylko kształcić. Powiedzcie sobie sami, tak? I co potem? Więc dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji gospodarczej w kraju, że nie ma wyboru innego. Niestety, może kiedyś będzie lepiej. Ja zakładam, że będzie lepiej. Ale póki co musimy inwestować w te kierunki, w te specjalności, których potrzebuje gospodarka. Tak? Bo wtedy jest szansa na to, że to się wszystko będzie w miarę dobrze rozwijało. Państwo jeżdżą po świecie. Państwo widzą, jak się gospodarka na świecie rozwija. Tak? My musimy nadążyć. Ale jeżeli będziemy pieniądze państwowe, państwa, moje pieniądze, wykładali na uczelnie, na studentów, będziemy tworzyć koszty po to tylko, żeby ktoś uzyskał dyplom inżyniera czy magistra, no to jest bez sensu, tak? Póki co należy skoncentrować się na tym, co gospodarka nam odpowie. Odpowie w postaci zysku i wtedy ten biznes będzie obopólny. No następna rzecz, szanse. I tu, panie ministrze, do pana. Stworzenie uwarunkowań prawnych i ekonomicznych wspomagających jakość kształcenia dualnego. To idzie w tym kierunku. Zresztą minister Gowin mówił, że dla niego to jest priorytet. I rzeczywiście przyklasnąć. Jakie również jest szansa? Już kończę. Wzrost zainteresowania młodzieży kształceniem dualnym na różnych kierunkach kształcenia zawodowego. Coraz więcej młodzieży nie wybiera liceów ogólnokształcących, tylko już wybiera licea zawodowe czy szkoły zawodowe. No i zagrożenia. Obawa pracodawców, że po wprowadzeniu regulacji prawnych kształcenie dualne będzie wiązało się z dodatkową biurokracją, a nie ze zmianą edukacji. Dziękuję Państwu za uwagę. Gdybyście Państwo więcej chcieli szczegółów na ten temat, na stronie internetowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie są moje namiary. Jak będę mógł, na pewno udzielę informacji. A jak będzie trzeba, to przyjadę i pomogę. Dziękuję serdecznie. Dziękuję panie docencie za taką rzeczową, konkretną informację. I to w tej prezentacji, którą widzieliśmy nie tylko sukces, ale widzieliśmy także, czy wybrzmiały także informacje dotyczące zarówno zachęt finansowych, budowania sprzyjającego klimatu dla kształtowania oferty dydaktycznej pod rynek i na potrzeby rynku, uwzględniania preferencji rynkowej. Pojawiła się także kwestia nieprecyzyjnej czy niedokładnej informacji, niepełnej informacji, która trafia na uczelnię odnośnie właśnie oczekiwań rynku. I tu bardzo bym prosiła pana magistra Kiernera o spróbowanie pokazania swoich doświadczeń w zakresie pozyskiwania informacji z rynku pracy i takiego ich opracowania, przygotowania, żeby one mogły służyć jako dobry materiał dla osób, które mają się zająć właśnie kształtowaniem oferty kształcenia uczelni. Bardzo proszę. Działa. Panie profesor, szanowni państwo, najczęściej o tym, że na uczelni jest Akademickie Biuro Karier, dziekani i władze uczelni przypominają sobie wtedy, kiedy przyjeżdża wizytacja z Państwowej Komisji Akredytacyjnej i pytają o
badania losów zawodowych absolwentów. I jest to oczywiście pierwszy element w ściąganiu informacji z rynku na temat naszych absolwentów. Natomiast przeszliśmy już dawno od okresu takiego, gdzie zwykłe badania, tabelki i wyniki wystarczały i gdzie były to jedyne informacje, które można było pozyskać. W tej chwili po pierwsze te badania możemy zestawić z badaniami centralnymi, czyli z badaniami robionymi przez ministerstwo na podstawie obiektywnych danych z ZUS-u. A więc możemy rozszerzyć tą informację płynącą od naszych absolwentów w formie anonimowych ankiet różnie zbieranych na uczelniach. Są uczelnie, które wysyłają ankiety, są uczelnie, które mają elektroniczne systemy badań losów zawodowych absolwentów. Na mojej uczelni mieliśmy przyjemność tworzyć taki system od zera w 2008 roku, a więc jeszcze przed wprowadzeniem ustawowego obowiązku prowadzenia badań losów zawodowych absolwentów. Natomiast te badania można również zestawić z badaniami i wynikami, jakie mamy z powiatowych urzędów pracy. Powiatowe urzędy pracy, mimo naszych usilnych zabiegów, nie wprowadziły w system dokładnych nazw naszych kierunków, ale powiedzmy, że te nazwy są zbliżone. Natomiast rejestrują absolwentów naszych, którzy rejestrują się w Urzędzie Pracy, na podstawie kierunków studiów i my raz do roku zbieramy tą informację, porównujemy z danymi, które mamy w badaniach losów zawodowych absolwentów i możemy powiedzieć, czy ten współczynnik osób bezrobotnych jest taki sam. Ale to również nie wszystko, bo należy badać również opinie pracodawców. Wprowadziliśmy badania, które raz do roku wysyłamy do pracodawców, którzy zatrudniają naszych absolwentów, pytania, jak oni oceniają absolwentów, którzy zaczęli pracować. I z jednej strony w badaniach losów zawodowych absolwentów, które prowadzi uczelnia, mamy odpowiedzi, jakich kompetencji według naszego absolwenta mu brakowało po ukończeniu studiów, a z drugiej strony w badaniach pracodawców mamy informacje, czego brakowało według pracodawcy absolwentom, których zatrudnili w poprzednim roku z następujących kierunków. Ale to również nie wszystko, bo świat idzie do przodu. I bardzo dużo danych można wyciągnąć z portali społecznościowych. Nie będę tutaj reklamował jednego czy drugiego portalu, ale za darmo można wyciągnąć z jednego globalnego portalu informacje, ilu naszych absolwentów konkretnych kierunków, które są tam zarejestrowane. Również one są lekko inne niż nazwy, które mamy u siebie na uczelni i przełożone często niezbyt dobrze na język angielski. Natomiast mamy, ilu absolwentów pracuje w konkretnej firmie i możemy pokazać tych absolwentów. A co więcej, możemy wyciągnąć daną, że nasi absolwenci pracują w takich i takich firmach. Bardzo często odniosę się do poprzedniego panelu, gdzie mówiono o tym, że studenci nie czują więzi z uczelnią. Analogicznie jest z absolwentami, którzy nie czują więzi z uczelnią, bardzo często niechętnie wypełniają te ankiety badań losów zawodowych absolwentów, które dostają, ale już po powyżej 5 lat, kiedy osiągają sukces zawodowy, to już nie wracają do uczelni i nie mówią, ja zostałem dyrektorem w globalnej korporacji, ja zostałem, mam własną firmę, która osiąga sukcesy i ma takie czy inne nagrody. Natomiast można to wyciągnąć i taką kompletną informację można wyciągnąć z rynku, dając ją nie w postaci tabelek, nie w postaci wykresów, statystyk i tak dalej, ale w formie konkretnych wniosków dla władz wydziałów, dla osób, które zajmują się kształtowaniem kierunków studiów na danej uczelni i pokazać im, jak te dane, które spływają z rynku, wyglądają. Kolejną rzeczą jest też to, żeby pokazać, czego oczekują pracodawcy naszym studentom.
Bo wbrew pozorom student, który przychodzi obecnie na uczelnię, tylko w bardzo niewielkim stopniu jest świadomy tego, co on będzie robił po studiach i co więcej, czego będzie oczekiwał od niego pracodawca. On jest świadomy, zdał maturę, on jest świadomy, że jest na jakimś kierunku studiów i powiedzmy wie, jakie przedmioty ma w najbliższym semestrze, natomiast nie jest świadomy tego, że pracodawca po ukończeniu studiów będzie oczekiwał różnych innych umiejętności. I też przykład z rodzimego podwórka. Parę lat temu zastanawialiśmy się, co zrobić, aby studentom informatyki, którzy są przekonani o tym, że znajdą pracę, bo rynek potrzebuje informatyków, a mimo wszystko 7% absolwentów studiów kierunków informatycznych globalnie patrząc jest zarejestrowanych jako osoby bezrobotne, że dostaną pracę w dobrej firmie za dobre pieniądze. I otóż zebraliśmy czołówkę firm informatycznych z regionu łódzkiego. Firmy ułożyły pytania, do których nie ma dostępu nikt z tej uczelni poza mną i jedną osobą, która zajmuje się stroną informatyczną testu. I raz w roku robimy łódzki test informatyków, do którego mogą przystąpić studenci naszej uczelni, dwóch rad również Uniwersytetu Łódzkiego i Wyższej Szkoły Informatyki. Raz w roku jednego dnia w naszych laboratoriach, w laboratoriach Uniwersytetu Łódzkiego studenci mogą usiąść i ten test wypełnić. Test jest podzielony na działy informatyki, najróżniejsze od testowania przez języki programowania i tak dalej. I student dostaje certyfikat, w którym jest pokazane, jaką średnią jaki wynik uzyskał, jaka była średnia w danym roku i jaki był maksymalny wynik. I ten certyfikat z jednej strony pokazuje studentom, że jeżeli chcesz się rozwijać w konkretnym języku programowania i dostać dobrą pracę w dobrej firmie, to musisz umieć trochę więcej. Zobaczyłeś, jakie są pytania, wiesz, czego oczekują pracodawcy. Z drugiej strony stał się on doskonałym narzędziem rekrutacyjnym. Panie magistrze, jeżeli mogę jeszcze dopytać. Pan mówi tutaj o bardzo ciekawym pomyśle na informatyków, ale wiem, że państwo zajmują się także i w tej chwili biura karier, centra innowacyjne przy uczelniach, zajmują się także problemem, który jest bardzo wyraźnie obserwowany przez część kadry nauczającej na uczelniach, czyli to zadowalanie się sporej grupy studentów osiąganiem tylko standardu, czyli minimalizacja wysiłku, żeby otrzymać dyplom. Natomiast prosiłabym o takie pana pomysły, czy pana doświadczenia związane z promowaniem uczenia się ponad standard, ten minimalny i kształtowanie takich postaw przedsiębiorczych, prorynkowych wśród już studentów uczelni. Faktycznie, bardzo duża grupa, wbrew pozorom coraz większa z roku na rok, studentów jest, przychodząc na uczelnię, widzi ten standard minimum. Wbrew pozorom zaliczanie matury na 30% też się do tego dokłada. I studenci, owszem, widzą, że rozpoczynają proces kształcenia i odpowiadają na pytania, dlaczego wybrali tą konkretną uczelnię, bo po tej uczelni i po tym kierunku będę miał pracę. Natomiast pokazanie im od samego początku, na przykład na pierwszych zajęciach, czego będą oczekiwać pracodawcy, to jest pierwszy taki kamyczek, który akurat na mojej uczelni się dzieje, czyli pokazanie oczekiwań pracodawców, to jest raz. Po drugie, zestawienie ich z tymi absolwentami, którzy osiągnęli sukces. Pokazanie, że ten absolwent odniósł sukces, ale nie dlatego, że on przychodził tylko na uczelnię i zaliczał odpowiednie zajęcia, zdawał egzaminy, ba, nawet nie tylko dlatego, że bardzo często miał piątki na tych egzaminach, ale dlatego, że robił coś więcej ponad standard. Dlatego, że postawił na lepszy język obcy, dlatego, że chodził na
szkolenia, które organizują chociażby Akademickie Biura Karier w zakresie rozwoju kompetencji miękkich, dlatego że chodził na szkolenia, które bezpłatnie organizują na naszej uczelni pracodawcy, chociażby w trakcie akademickich targów pracy tych szkoleń w naszej uczelni jest ponad 40. Chociażby dlatego, że zdobywał różnego rodzaju certyfikaty i uprawnienia zawodowe, ale przede wszystkim również dlatego, że wyjechał na Erasmusa i nie bał się tego, żeby na tego Erasmusa wyjechać. Pokazujemy również to przez program Młodzi w Łodzi, który został stworzony wspólnie z nami już ładnych parę lat temu, gdzie to pracodawcy fundują stypendia i te stypendia wbrew pozorom nie otrzymują osoby, które mają piątkową średnią, tylko otrzymują osoby, które robią coś ponad standard. I pokazanie grupie studentów, że student Kowalski dostaje stypendium dodatkowe 500 czy 1000 zł od pracodawcy, tylko dlatego, że robi coś ponad standard. On nie ma obowiązku pracowania później u tego pracodawcy. On otrzymuje stypendium dlatego, że jest aktywnym studentem i ma w sobie tą postawę przedsiębiorczą. Co więcej, jak mam okazję prowadzić zajęcia i siedzą przede mną studenci, tak jak Państwo, i zadaję im na czwartym, piątym roku, znaczy na ostatnich semestrach studiów drugiego stopnia pytania, czy wiedzą, że od miasta mogą dostać, jeżeli są dobrzy i zrobili coś ponad standard, za darmo mieszkanie. I co jest ciekawe, że o tym, że wiedzą, podnosi rękę dwóch, trzech studentów z całej grupy. Czyli, panie Grzegorzu, zachęta poprzez wzorce i poprzez promowanie właściwych postaw, prawda? Dokładnie. Dziękuję bardzo i pozwolę sobie jeszcze zapytać naszego przedstawiciela braci studenckiej, przy czym pan ma doświadczenie niedawne skończone. Jeden kierunek studiów, drugi kierunek studiów, działalność w samorządzie, a więc prosiłabym tutaj pana o zdanie na temat oczekiwań studentów wobec programów kształcenia właśnie w aspekcie przygotowania młodego człowieka do realizacji swojej ścieżki kariery, swojej obecności na rynku pracy. Dziękuję bardzo. Pani profesor, szanowni państwo, na początku chciałbym się odnieść do dostosowania oferty kształcenia, ponieważ pojawiają się dwa poważne problemy. Pierwszy problem to jest rozbieżność oczekiwań. Czy oferta kształcenia ma być dostosowana do potrzeb maturzystów, studentów, absolwentów czy pracodawców? I drugi problem, myślę poważniejszy, to jest kwestia tego, że ciężko w perspektywie 3-5 lat przewidzieć, jakie kompetencje, jakie efekty kształcenia, a także jacy studenci danego kierunku będą potrzebni na rynku pracy. Te dwa problemy wpływają w znacznej mierze na dostosowanie oferty kształcenia. Niemniej jednak uczelnia musi wsłuchiwać się w głos szeregu interesariuszy, zarówno właśnie maturzystów, studentów, absolwentów, pracodawców. Z mojej perspektywy myślę, że najważniejsze są jednak potrzeby i oczekiwania zarówno studentów i pracodawców. O oczekiwaniach studentów zaraz powiem. Natomiast też wyrażam ubolewanie, że nie ma wśród nas pracodawców, bo też bardzo chętnie chciałbym usłyszeć, co pracodawcy wymagają od studentów. Pamiętajmy o tym, że uczelnia nie tylko tworząc ofertę kształcenia, nie tylko powinna wsłuchiwać się w głos firm czy przemysłu, ale także uwzględniać potrzeby placówek kulturalnych, administracji publicznej i tak dalej, ponieważ uczelnia nie tylko kształci w zakresie gospodarki, ale także kultury, w zakresie szerokiej nauki. Jeśli chodzi o oczekiwania studentów, przede wszystkim studenci oczekują od studiów nabycia wiedzy, umiejętności, które pozwolą im w trakcie już działalności zawodowej odnalezienie się na rynku pracy. Ja widzę
słabą stronę w kształceniu, ponieważ zbyt dużo poświęcamy na uczenie pamięciowe, natomiast występuje deficyt uczenia logicznego i kreatywnego myślenia. Zbyt dużo poświęcamy na powielanie definicji, regułek, formuł, natomiast brakuje praktycznego rozwiązywania problemów, case study, które właśnie uczą myślenia kreatywnego. Myślę, że to jest właśnie różnica tego kształcenia polskiego od kształcenia w innych krajach, między innymi w Stanach Zjednoczonych czy w Izraelu, gdzie kładzie się nacisk przede wszystkim na właśnie kreatywne myślenie. Z perspektywy studenta widzę także też problem studentów, ponieważ oni zbyt mało jednak formułują swoich oczekiwań, swoich potrzeb wobec programów kształcenia. Z jednej strony nie widzą sensu takich działań, nie widzą wpływu swoich decyzji na kształt programów. Z drugiej tej strony no jest to jednak brak zaangażowania studentów w życie akademickie, na czym oczywiście jako Parlament Studentów RP, jako samorządy studenckie bardzo ubolewamy i w tym też zakresie oczywiście chcemy edukować studentów, bo najważniejsza jest ich świadomość. Jeśli chodzi o praktyki i staże studenckie, przede wszystkim, żeby praktyki czy staże były wartościowe zarówno dla studentów, jak i dla pracodawców, one powinny być odpowiednio skrojone. W każdej innej sytuacji będą, kolokwialnie mówiąc, albo parawyrobnictwem, kiedy na przykład student farmacji sprząta aptekę, albo jedynie odbębnieniem, kiedy praktykant parzy kawę czy obsługuje kserokopiarkę. Warto sobie także powiedzieć, że aby pracodawca chciał czegoś pożytecznego nauczyć studenta, to musi mieć z tego korzyść, a żeby praktykant chciał praktykować, musi także widzieć realną wartość dydaktyczną tego, co praktykuje. Na pewno musimy pomyśleć o przemodelowaniu praktyk, przede wszystkim w zakresie stworzenia zasad, norm, dobrych praktyk i staży studenckich. Po pierwsze, one powinny się odbywać na podstawie programu ustalonego przez pracodawcę. Pracodawca powinien określić jasno zakres obowiązków uczestnika takich praktyk. Poza tym no jest to też ze strony pracodawcy obowiązek, aby wyznaczyć osobę, która w sposób kompetentny będzie w stanie pomóc temu praktykantowi w zrealizowaniu pewnych zajęć, pewnych zadań. I należy także pomyśleć, czy w przypadku praktyk, które są dłuższe niż jeden miesiąc, jednak nie wprowadzić wynagrodzenia dla takiego praktykanta. Praktyki i staże są oczywiście elementem, istotnym elementem kształcenia. Najważniejszy jest cel i jakość tych praktyk. Cel, czyli umożliwienie studentowi sprawdzenie się w warunkach zawodowych. Jakość, czyli właśnie wysokie standardy tych praktyk i staży. I podsumowując swoją wypowiedź, chciałbym powiedzieć, że na jakość kształcenia na polskich uczelniach musimy spojrzeć nie tylko z perspektywy formalnej, która oczywiście jest bardzo ważna, ale także z perspektywy realnej, a miernikiem tej realnej jakości kształcenia będzie właśnie satysfakcja studentów, którzy są beneficjentami usług edukacyjnych oraz satysfakcja pracodawców, bo to oni otrzymują absolwenta jako produkt finalny działalności uczelni. Dziękuję. Dziękuję. I panowie, jeszcze będę miała do panów przed oddaniem głosu naszej publiczności króciutkie pytanie, poproszę po prostu o takie jedno, dwuzdaniowe wypowiedzi na temat takiej oferty studiów, oferty kierowanej do absolwenta właśnie na cykle, krótkie cykle kształcenia w celu modyfikowania swojej ścieżki zawodowej. Jak panowie to? Po pierwsze, trudne zadanie w ogóle przed uczelniami, żeby absolwenci chcieli utrzymywać z nim kontakt. Natomiast oczywiście oferta skierowana do absolwentów w zakresie kształcenia przez całe życie,
w zakresie studiów podyplomowych, jak również w zakresie doradztwa chociażby zawodowego w akademickich biurach karier. Ona powinna trafić już na etapie kończenia studiów, czyli absolwent, a jeszcze nie absolwent, a student ostatnich semestrów powinien wiedzieć o tym, jaka oferta uczelni dla absolwentów jest. Ona powinna być dobrze przygotowana i ta oferta powinna być przekazana na etapie przed obroną pracy, przed tym jak student opuści mury uczelni i stanie się absolwentem. Czyli jak rozumiem, to jest propozycja pana jest taka, budujmy świadomość naszych potencjalnych, czyli przyszłych absolwentów, żeby chcieli do nas wracać i żeby mieli po co do nas wracać. Dokładnie. Dziękuję bardzo. Jeżeli chodzi o naszą uczelnię, to proszę państwa, sprawa jest dosyć prosta. Otóż ci wszyscy absolwenci studiów dualnych są naszymi ambasadorami w tych zakładach, gdzie oni praktykowali. Co próbujemy robić? Otóż próbujemy z tymi zakładami robić wszelkiego rodzaju granty, badania naukowo, wszelkiego rodzaju dokumentację próbujemy opracowywać, ale szczególnie idziemy w kierunku rozwoju badań naukowych. I ci studenci, my wiemy po prostu, co możemy od nich oczekiwać. I oni do nas wracają niejednokrotnie z bardzo ciekawymi problemami, naprawdę świetnymi problemami i oni uczestniczą w tych zespołach grantowych. I dziękuję bardzo. I jeszcze może pana poproszę, ale troszeczkę bym zmodyfikowała pytanie. Zdanie studenta, kiedy zechce wrócić na uczelnię po to, żeby kontynuować jeszcze kształcenie po to, żeby znaleźć odpowiedź na swoje potrzeby, te zdefiniowane już po zakończeniu cyklu kształcenia? Myślę, że takim najważniejszym czynnikiem tego jest klimat uczelni, atmosfera, która panuje na tej uczelni, bo jeśli uczelnia szanuje potrzeby, oczekiwania studentów, jeśli wychodzi naprzeciw tym potrzebom i oczekiwaniom, jeśli umożliwia studentowi rozwój osobisty, to student będzie chciał na tą uczelnię wrócić i kontynuować swoją naukę, dalej rozwijać swoje zainteresowania. Także przede wszystkim atmosfera. Druga kwestia to na pewno ta wspólnota profesorów i studentów, ta więź między studentem a jego mistrzem, bo jeśli ten nauczyciel, ten mistrz umożliwia rozwijanie pewnej pasji, to ten student na pewno będzie chciał pod jego skrzydłami kontynuować naukę. I trzecia rzecz to na pewno zaplecze organizacyjno-infrastrukturalne uczelni, bo jeśli uczelnia posiada pewne narzędzia, które tych studentów mogą przyciągnąć albo umożliwić dalsze kontynuowanie, to na pewno taki student będzie chciał tą naukę kontynuować. Myślę tutaj o studiach podyplomowych, o dodatkowych szkoleniach, o kształceniu ustawicznym. Czyli jakby na to nie patrzeć, marka uczelni będzie tutaj decydująca i relacje, powiązanie czy przywiązanie absolwenta do własnej uczelni, utożsamianie się z uczelnią. Tak. Dziękuję panom bardzo za interesującą dyskusję. Zostaje nam jeszcze parę minut na pytania z sali. Bardzo proszę, pani dziekan. Magdalena Staszczak, prodziekan Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS. W nawiązaniu do kontynuowania studiów, w nawiązaniu do misji uczelni, mam pytanie, ponieważ nasi absolwenci to są jednocześnie kandydaci bardzo często na studia trzeciego stopnia, czyli studia doktoranckie. I często wybierają te studia doktoranckie na uczelniach macierzystych. My kształcimy nie tylko dla tego rynku pracy, jakim są przedsiębiorcy, ale dla rynku pracy, jakim są instytucje naukowe, jakim są uczelnie wyższe. W związku z czym mam pytanie do pana Grzegorza. Czy ten system badania losów absolwentów, pozyskiwania danych z urzędów pracy czy poprzez ZUS, on również dostarcza informacji, że po ukończeniu studiów ileś osób jest na studiach trzeciego stopnia i dopiero w perspektywie kilku lat pojawi się na rynku pracy w różnego rodzaju instytucjach. Czy ZUS ma takie dane? Dziękuję bardzo, proszę.
Odpowiem tak. Pytanie nie do mnie, patrzę tutaj z niepokojem do przedstawicieli ministerstwa. Natomiast na pewno dane o tym, czy absolwenci kontynuują na studiach trzeciego stopnia, mamy z naszego elektronicznego systemu. Także ja wyciągnę te dane z systemu badań losów zawodowych absolwentów Politechniki Łódzkiej. Natomiast czy absolwenci studiów, którzy kontynuują naukę na studiach doktoranckich, są w systemie ZUS-u w badaniach ministerialnych, tego nie wiem. Proszę bardzo. Dziękuję pani rektor za uzupełnienie. Proszę panie profesorze. Przepraszam, że ta dyskusja przez UMCS jest zdominowana, ale nie mogę nie odnieść się do bardzo świetnego case'u z Leszna, który pan przedstawił. Uważam, że to jest faktycznie ogromna szansa dla państwowych szkół zawodowych. One powstawały jako zawodowe właśnie, ale niekoniecznie tymi zawodowymi chciały być. Czasami zostały potraktowane jako rekompensata za utracony status województwa, które było, a potem naśladowały wzorce, stawały się małymi uniwersytetami. Takie ambicje miały. To jest problem i wymaga na pewno odwagi od ministerstwa podjęcia decyzji. Mi się bardzo podoba koncepcja powrotu do koncepcji Hochfachschule, bo tak to powinno być. To jest bardzo dobre rozwiązanie. Zwrócił pan również uwagę na to, że jest problem, aby zachęcić pracodawców. Otóż tu też pozwolę sobie zwrócić się pod adresem ministerstwa, żeby wzięło pod uwagę coś takiego, że inwestycja w kapitał ludzki według międzynarodowych rachunków MIFID podlega tak samo, może podlegać tak samo amortyzacji, jak inwestycja w budynek, budowlę, w technologię czy aparaturę. Wystarczy wprowadzić możliwość amortyzowania inwestycji w kapitał ludzki. Gdybyśmy to zrobili, a relacje premiera Gowina z premierem Morawieckim są bardzo dobre z tego, co widzimy, i panowie bardzo często mówią o innowacyjności, o konieczności wsparcia innowacyjności, to jest właśnie wsparcie innowacyjności. Przypomnę, że koncepcja kapitału intelektualnego i koncepcja amortyzacji kapitału intelektualnego została wypracowana w ramach Corporate Universities, czyli została stworzona przez wielkie firmy, które założyły własne uniwersytety. Pierwsza była, jak wiadomo, Motorola. Dzisiaj ma tych uniwersytetów jest sto kilkadziesiąt, w Europie 7, ale głównie w Stanach i w Japonii, gdzie inwestuje się bezpośrednio w szkolenia pracowników, mierząc przyrost kapitału intelektualnego. Gdyby przedsiębiorcy pańscy, którzy idą właśnie w tym systemie dualnym, mieli możliwość odpisu amortyzacyjnego, to po pierwsze byłby to koszt uzyskania przychodu, czyli ten zysk by otrzymywali. Nie oznaczałoby to wypływu środków finansowych bezpośrednio, że ministerstwo musiało wydać by jakiekolwiek środki, prawda, zdobyć środki na opłacenie takich studiów, bo najczęściej pracodawcy, jak się z nimi spotykamy, to im mówią, no dajcie jakieś pieniądze. Tu nie chodzi o pieniądze, tylko o instrument. O konkretny instrument finansowy. Więc panie ministrze, przepraszam, ale podpowiadam jakby rozwiązanie, które można by wprowadzić, bo ono jest dostępne. Wymagałoby rozporządzenia ministra finansów, że można również amortyzować inwestycje w kapitał intelektualny. To ma ogromne znaczenie dla absolwentów i również dla firm. Dlatego, żebyśmy jakby no, wspólnie ten postęp technologiczny wdrażali. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panie profesorze. Panie profesorze, ja serdecznie dziękuję za te ciepłe słowa odnośnie studiów dualnych. Podziela pan opinię wielu pracodawców, z którymi my rozmawiamy na co dzień. I tu panie ministrze, rzeczywiście gdyby można było, to trzeba się zastanowić i to, co pan profesor powiedział. Nie żeby dać pieniądze, tylko stworzyć instrument taki, że oni coś z tego mogą odliczyć.
Nawet kupując najnowocześniejszą obrabiarkę, to też trzeba się zastanowić, czy nie można przyspieszyć amortyzacji, tak? Czy nawet jakaś łatwiejsza linia kredytowa. No, rozwiązań jest wiele. Tylko trzeba z pracodawcami rozmawiać, a naprawdę tam są świetne pomysły. I jeszcze jedno, tylko dodam tak, że ja nie znam bezrobotnego informatyka. Natomiast to, że 7% jest zarejestrowanych, to wynika z tego, że bardzo często pracują na czarno, ale miło się zarejestrować dla bezrobotnych, bo ma się przynajmniej opiekę zagwarantowaną. Natomiast naprawdę chyba nie zdarzyło mi się spotkać bezrobotnego informatyka, bo większość pracuje już na studiach. Dziękuję, Jaś, panie profesorze. Proszę pana. Jeżeli mogę skomentować. Proszę bardzo. Się nie zgodzić, bo przychodzą również do nas na doradztwo i są to osoby, które w trakcie studiów nie zdobyły odpowiednich kompetencji komunikacyjnych i pracy w grupie, które nie pozwalają im pracować w firmach informatycznych. Pełna zgoda. Dlatego powiedziałem, że podstawą jest nauka czego? Myślenia i działania projektowego jako obowiązkowa na każdym kierunku studiów. W pełni się zgadzam. Proszę bardzo. Piotr Gutowski. Ja chciałem zauważyć pewną rozbieżność, która ujawniła się tutaj w trakcie tej naszej porannej, niezwykle interesującej sesji dotyczącej celu kształcenia w szkołach wyższych wszelkiego rodzaju. Otóż z jednej strony, tak jak pan minister Bochko powiedział, celem tym powinno być budowanie pewnej kultury, indywidualnej kultury absolwenta, co doprecyzował pan profesor Mraciniak, mówiąc, że jakby istotnym elementem tej kultury, tak go przynajmniej zrozumiałem, jest umiejętność szybkiego uczenia się, prawda, w jakiejkolwiek dziedzinie. Nie w takiej czy w innej, ale w jakiejkolwiek dziedzinie. Mam wrażenie, że profesor Dix też chyba podziela ten sposób myślenia. A z drugiej strony mamy właśnie tutaj taką myśl, że powinniśmy dostosować to kształcenie do oczekiwań pracodawców. Profesor Mraciniak bardzo wyraźnie tutaj pokazał, że powinniśmy chcieć czegoś więcej. To znaczy powinniśmy od naszych absolwentów chcieć, żeby oni czasami pracodawcami byli, żeby nie tylko spełniali oczekiwania pracodawców, ale żeby również przygotować w taki sposób, żeby oni czasami stali się pracodawcami. To jest ambitniejszy projekt. Nie ukrywam, że ta linia myślenia tych trzech wymienionych przeze mnie osób jest mi bliższa i dlatego chciałem zapytać o zinterpretowanie pewnej niepokojącej danej, która właśnie w pana slajdach się tutaj ujawniła, a mianowicie malejącego zainteresowania tych pracodawców tą współpracą, no chyba że będą pewnego rodzaju profity. Profity takie właśnie, że będzie jakaś amortyzacja, czy będzie dodatkowe finansowanie, czy coś w tym rodzaju. Jak już mówimy o informatykach, no to sprawa to jest taka, że to jeśli oni są rzeczywiście dobrzy, jeśli umieją się uczyć, to te firmy po prostu im solidnie płacą za to, że jadą na jakieś staże. To są naprawdę bardzo solidne pieniądze, więc sytuacja jest zupełnie odwrotna, prawda? Tutaj raczej jest tak, że jest oczekiwanie, że państwo wspomoże tego rodzaju staże, co oczywiście z punktu widzenia ustawodawców musi rodzić pewnego rodzaju niepokój. Czy to nie będzie znowu jakiś rodzaj, no, taka studnia, która doprowadzi do wyłudzania państwowych funduszy. Więc chciałbym o interpretację właśnie tych statystyk, które tam się u pana pojawiły. Panie profesorze, z wielkim szacunkiem, ale wydaje mi się, że chyba nie do końca pan zrozumiał to, co ja mówiłem. Ponieważ powiedziałem, że student rozpoczyna pracę, praktykę zawodową od trzeciego semestru do siódmego włącznie, gdzie w siódmym semestrze bierze udział w zarządzaniu przedsiębiorstwem. To cóż to jest? To jest przygotowanie tego przyszłego absolwenta, inżyniera wyższej uczelni, aby w przyszłości sam mógł być pracodawcą. Proszę sobie wyobrazić, jeżeli on przechodzi wszystkie szczeble kariery zawodowej w tym przedsiębiorstwie, to on się tego nauczy. A po drugie, mniejsze zainteresowanie pracodawców. Tu też pan się rozmija z prawdą. Otóż jest bardzo duże zainteresowanie pracodawców. Tylko tak jak powiedziałem, że z Zamościa do Leszna nikt nie przyjedzie po to, żeby pracodawca go wykształcił, bo on mu tak odjedzie, jak skończy te studia. Czyli my dzisiaj w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie kształcimy do naszego makroregionu, żeby to było w miarę blisko, tak? I żeby ewentualnie ten student mógł u niego potem zostać i pracować jak wspaniały inżynier. Jeżeli ministerstwo, a wiem, że idzie w tym kierunku, proszę mi wierzyć, moja rozmowa dwa dni temu z ministrem Gowinem,
dowiodła tego, że ministerstwo idzie w tym kierunku, żeby pracodawca zaczął myśleć nie tylko przez swój prywatny interes, ale przez interes globalny, czyli gospodarki. I wtedy rzeczywiście przyjedzie do Leszna, będzie mieszkał, będzie pracował i wróci do Zamościa. Także tu muszą być pewne uwarunkowania ekonomiczno-prawne. Prawne, że to można zrobić, a po drugie ekonomiczne, no trzeba zgratyfikować jakoś tego przedsiębiorcy, bo proszę mi wierzyć, przedsiębiorca rządzi się innymi prawami. To nie jest tak, że oni działają charytatywnie. Jeżeli my go wesprzemy, tak? Oczywiście przedsiębiorcy z roku na rok coraz bardziej się edukują, oni wiedzą, że należy żyć w tej symbiozie, ale musimy stworzyć im warunki. Jeżeli to stworzymy, a tak jak mówiłem, idzie to w tym kierunku, to na pewno będzie sukces. Dziękuję bardzo. I jeszcze proszę, ostatnie głosy w dyskusji. Ja tylko chciałem powiedzieć, że nie do końca chyba zostałem dobrze zrozumiany, bo ja doceniam zarówno to kształcenie praktyczne i mi ten model dualny bardzo się podoba. I jeżeli mówimy o profilu praktycznym, tak, profilu akademickim, profilu praktycznym, to ja bym chciał, żeby tak wszędzie było to robione na profilu praktycznym, jak w Lesznie. Państwo widzą, że to się nie da zrobić tak powszechnie, dlatego że profil praktyczny jest strasznie drogim profilem, a już taki profil dualny jest drogim profilem. Ja też rozumiem tutaj pana profesora, że jeśli weźmiemy firmy w okolicy Leszna, no może poza Skanską, to są to małe firmy. No, pracodawca, który przyjmuje studentów, to rzeczywiście ponosi koszty. Jeśli on ma tego zysk, ja już nie mówię zysk pieniężny, ale taki, że on wykształci sobie pracownika, to dlatego się nim zajmuje. Ale taka mała firma szybko się nasyca. Nasyca i teraz, żeby wykorzystać jej doświadczenie, to tego pracodawcę trzeba wspomóc i dla taki system wymaga oczywiście wsparcia. Także ja myślę, że tu nie ma sprzeczności. To znaczy część uczelni no, akademickich oczywiście kształci inaczej, a dla wielu osób, szczególnie z małych miejscowości, które nie mogą wyjechać, które mogą pracować na takim małym rynku pracy, to jest bardzo dobra forma kształcenia. Nie mówiąc o tym, że to nie ogranicza ich możliwości późniejszego kształcenia, bo jak to pan profesor powiedział, no ci najlepsi mają szansę i powinni mieć szansę wejść na ten na tą ścieżkę magisterską, a nawet doktorską. Ja chcę tylko jeszcze powiedzieć o praktykach już na uczelniach akademickich, chcę państwu sprzedać, szczególnie na bardzo dobrych uczelniach. Nie organizujmy studentom praktyk. Być może żądajmy od nich, żeby oni poszli na praktykę. Jeśli jesteś tak dobry, jaką praktykę sobie znajdziesz? Jakie firmy cię zatrudnią? Ja to troszeczkę mówię ze swojej perspektywy, bo ja się nie mogę opędzić od tych firm, które przyjeżdżają na wydział, a nie ja jadę do wydziału, tak? Oni przyjeżdżają na wydział rozmawiać ze studentami i tutaj ich rekrutować. Także te najlepsze uczelnie powinny mieć jeszcze tą ambicję, niech studenci sami szukają pracy, bo to jest też element tych pewnych kompetencji społecznych. Dziękuję. Dziękuję. Proszę państwa, nasz czas minął, także proponuję kontynuację dyskusji panelowej w kuluarach. Pięknie dziękuję panelistom, pięknie państwu dziękuję za udział w dyskusji.